Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadzam w międzyczasie. Moja prezentacja nie będzie długa, więc spokojnie zaraz będziemy mogli sporo tym wrócić na piwko, także nie martwcie się. Ogólnie moja prezentacja, którą dzisiaj postaram się Wam zaprezentować, to Make Ups Not Wars. Ja ogólnie po raz pierwszy robiłem prezentację w Kinocie i trochę się zajarałem tymi animacjami, które tam są, więc sorry, jeśli będzie ich za dużo. Ale tak mi się spodobały, że nie mogłem się powstrzymać. Także o czym w ogóle dzisiaj będzie? Będzie o tym, jak współpracować, jak powinna wyglądać taka idealna współpraca, moim zdaniem, pomiędzy deweloperami i designerami, bo jak pewnie wiecie, nie zawsze jest różowo. Ja nazywam się Paweł Szymankiewicz. Od dwóch lat zajmuję się projektowaniem aplikacji na ios i Androida. Mogę się pochwalić dziesięcioletnim doświadczeniem. Wcześniej pracowałem na, bardziej jako projektant stron internetowych, czy też materiałów marketingowych, między innymi w Electronic Arts, czy we wrocławskim studio e, gier społecznościowych Ten Square Games. E, było fajnie, no ale ileż można robić banery, e, więc w końcu stwierdziłem, że czas na zmiany. E, no i wtedy postanowiłem przejść do Droid on Roids, gdzie obecnie od, od roku mam okazję pełnić rolę Creative leader. E, ta funkcja polega nie mniej, nie, 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 nie więcej na tym, że po prostu projektuje aplikację od strony wizualnej, no i tej użytecznościowej, czyli po prostu nad UX-em. No ale wystarczy o mnie, wróćmy do tematu dzisiejszej aplikacji, czyli Makeups Not Worse, czyli jak współpracować z deweloperami. Słowem wstępu warto zaznaczyć, że designer i deweloper to nie są te same osoby, i mam nadzieję, tak w sumie pozostanie, bo miałem okazję spróbować, jak to jest być deweloperem, bo studiowałem informatykę na Politechnice. No i nie spodobało mi się na tyle, że dzisiaj jestem designerem, a informatykę zostawiłem gdzieś tam na drugim tle. Niemniej jednak to doświadczenie studiów dużo mi dało, bo jakby poznałem też tą drugą stronę i wiem, jak to jest być programistą i wiem, z jakimi problemami oni spotykają się na co dzień. Więc też starałem się to potem jakoś przełożyć na swoją pracę, żeby ta współpraca pomiędzy mną jako designerem a programistami przebiegała znacznie lepiej. No ale są między nami jakieś tam różnice, tak? Bo chociażby my sobie mierzymy wszystko w pikselach jesteśmy zadowoleni z jest 400 na 400 świetnie, ale potem przychodzi programista iOS, który zamienia to sobie na punkty. A potem jeszcze przychodzi Android i on zamienia to na DP i w ogóle robi się jeszcze coś innego, i mimo że to wszystko jest to samo. No ale inaczej się to wylicza. Cóż. Okej, okay, no to to jest taka pierwsza różnica, druga my, o kurczę, świetnie wiemy, że Spotify Green to Spotify Green, oni sobie zamieniają to na jakiś tam ciąg cyfr i znaków, nie wiedzieć czemu, no ale tak robią i tak im pasuje. Inna sprawa też jest taka, że używamy zupełnie innego oprogramowania, czy też inaczej patrzymy na swoją pracę, więc no jakby są to oczywiście dość spore różnice, które powodują, że później nasze interfejsy, Zaprojektowane te przez nas i te odwzorowane w kodzie wyglądają jednak trochę inaczej. No i podejrzewam, że każdy z Was miał taką przygodę, że zaprojektowałeś sobie świetny interfejs, wysłałeś się do programisty. No i co? No gówno. Bo po prostu wyszło coś takiego, że nie macie ochoty za bardzo na to patrzeć, bo po prostu no, nie podoba wam się, nie jest to tak, jak zaprojektowaliście, nie jesteście zadowoleni Wy, niezadowolony programista, nie jest zadowolony, nie, nie jest zadowolony klient. No, i w tym wypadku jednak warto by było coś z tym zrobić. No, więc tak jak widać, nie da się ukryć, że praca dewelopera i designera jest od siebie bardzo mocno zależna. Więc fajnie by było też, gdyby była możliwie najbardziej efektywna. I może warto więc pomyśleć o tym, co nas łączy. A łączy nas na pewno to, że jedna i druga strona bardzo ciśnie w kierunku tego, żeby się rozwijać, żeby jakby dostarczać coraz lepsze produkty i żeby klienci byli zadowoleni i żebyśmy dostawali nowe zlecenia i jakby cały czas parli do przodu czy jesteśmy jakoś w stanie wykorzystać tę naszą wspólną część no i teraz to jak ja to robiłem kiedyś to nie było dla mnie zbyt przyjemne bo bardzo się starałem żeby jakoś wspomóc programistów i jakoś im pomóc w odwzorowaniu tego mojego super designu jeden do jednego w kodzie no ale jakby wymagało to ode mnie bardzo dużego nakładu pracy i w tym momencie zadam też takie pytanie, na które odpowiedzi trochę się boję. Kto z was projektuje jeszcze aplikacje w photoshopie? O, jest jedna osoba, jest druga. Świetnie, bardzo się cieszę, że przyszliście, bo tak naprawdę w większości prezentacja będzie dla was. Natomiast nie przejmujcie się, mam nadzieję, że każdy z was wyciągnie coś z tego interesującego, ponieważ moje stare workflow było oparte właśnie na produktach jednej firmy, którą było właśnie Adobe. I tym sposobem, jakby projektując aplikację, na początku odpalałem sobie Photoshopa, gdzie projektowałem ten interfejs, przygotowany plik, następnie wysyłałem do klienta. Oczywiście w międzyczasie robiłem już sobie kolejne, no wiadomo, że to trochę trwa i jakby wymaga trochę czasu, żeby ten klient mógł się z tym przespać, przemyśleć i odpowiedzieć. Jakby to jest bardzo skomplikowany proces, więc ja już zacząłem sobie robić kolejne ekrany. Ale potem klient wraca, mówi, że jest wszystko spoko, więc robimy, idziemy dalej. No i w tym momencie przychodzi ten etap, kiedy trzeba, jakby przekazać tą, ten etap, do, jakby ten design do programistów. No i wypada przygotować ten taki style guide, tak, z którego oni będą mogli skorzystać w jakiś sposób maksymalnie najlepiej odwzorować to, co myśmy stworzyli. Podejście do style guideów jest. Dość różne. Niektórzy przygotowują sobie taki bardzo ładny dokument, w którym opisują wszystkie kolory, wszystkie fonty, przedstawiają jakieś przykłady, to wygląda bardzo ładnie, ale wydaje mi się, że nie do końca jest też może praktyczne. Więc niektórzy idą o krok dalej i robią na przykład stronę internetową, która już w jakiś tam sposób interaktywny przedstawia programistom konkretne elementy, których oni w danym momencie szukają. No, ja nie wykorzystałem ani jednej, ani, drugiej, ani drugiego sposobu. Ja z powrotem wracałem sobie do Photoshopa. I po prostu na tym ekranie, który wcześniej e, zrobiłem, nakładałem wszystkie rozmiary, wszystkie fonty starałem się opisać jak najbardziej, jak najlepiej potrafiłem, żeby potem było to po prostu łatwiejsze do wzorowania w kodzie. No i spoko, jakby to jest OK. E, niektórzy podchodzą do tego jeszcze tak, że po prostu wysyłają plik PSD do programisty i radzą sobie z tym sam. Chyba najgorsze rozwiązanie jakie można zrobić, bo po prostu programiści nie potrafią obsługiwać Photoshopa. No, to jest, nie jest program dla nich. Oni mają Xcode, mają Android Studio, są jakby zamknięci w tym środowisku i ten Photoshop jest po prostu im totalnie niepotrzebny, a poza tym nie niewspominany jest po prostu też drogi. No ale tak było, okej, okay. co, co dzieje się dalej? Jak był fajniejszy projekt, klient miał troszeczkę więcej pieniędzy i poza tym, że chciał, żeby jego aplikacja wyglądała fajnie, to chciał też jakieś tam, powiedzmy, fajniejsze interakcje, tak, żeby ten interfejs jakoś grał z użytkownikiem, żeby reagował na jego, na jego czyny, które, jakby co robi w tej aplikacji. No to wchodziły animacje, tak. No i w tym momencie ja odpalałem sobie After Effectsa, czyli, no, powiedzmy, bardzo skomplikowany program, dość duży program, który na co dzień zajmuje się projektowaniem super efektów w specjalnych w filmach. A to wszystko, co on potrafi, ja wykorzystywałem do tego, żeby zrobić świetną animację ekranu który się tylko po prostu lekko ruszał. No to ewidentnie widać, że jest trochę przerost formy nad treścią i no słabo, że ja muszę poświęcić na to tak dużo czasu, bo osobiście zajmowało mi to naprawdę sporo czasu, żeby przygotować takie animacje w After Effects, ze względu na to, że po prostu tam jest bardzo dużo funkcji i nie potrafiłem się w tym tak szybko odnaleźć. Więc bardzo szybko dochodziło do tego, że klient niestety rezygnował z nich, bo po prostu nie miał na to pieniędzy. Pięć co się kończyły, razem z tym, że ja musiałem robić kolejne animacje, więc koniec końców robiliśmy statyczną, animację, statyczną aplikację, która tylko zmieniała ekrany. Słabo, bo wiadomo, że, że animacje są fajne, powodują, że aplikacja się lepiej odbiera, więc bardzo dobrze byłoby z tego skorzystać. No i wtedy ja jakby troszeczkę zmotywowany tym, że chciałbym robić te animacje, chciałbym troszeczkę bardziej jakby tam wspomóc programistów i nie chciałbym robić tych style guide'ów, bo to jest dla mnie nudne i w żaden sposób mnie nie rozwija, no to zacząłem sobie szukać innych narzędzi, które mogłyby mnie w tym jakoś wspomóc. No i właśnie wtedy sobie wymyśliłem, że będę miał swój nowy workflow, więc domyślam się, że skoro większość z was nie korzysta z Photoshopa, to pewnie korzysta ze Sketch'a. No i tak, ja faktycznie też oparłem sobie to na Sketch'u, tylko że jakby Sketch nie zrobił dla mnie całej tej magii, którą... Ja oczekiwałem, tak? bo owszem on jakby już ułatwia trochę bardziej pracę programistów, bo jest tańszy, tak? oni też często lubią sobie odpalać tego sketcha i jakby podglądać te designy w tej aplikacji. No ale czy to też nie jest tak, że znowu dajemy narzędzie, które pozwala tworzyć te designy w ręce deweloperów, którzy nie do końca to robią i tylko po to, żeby mogli sobie sprawdzić jaka jest odległość między jednym a drugim batonem, czy też jaka jest wielkość fonta. No właśnie tak jest i to jest też nie do końca fajne i wydaje mi się, że nie, powinni, nie powinniśmy tak robić. Więc zacieszą tutaj przyszedł dla mnie Zeppelin, czyli bardzo fajny program, który te wszystkie style guide'y tworzy tak naprawdę za mnie. Ja zaraz Wam pokażę w ogóle, jak to działa, ale jeszcze zanim e, o tym, to jeszcze właśnie jedno narzędzie, o które sobie dodałem później do tego całego zestawu, to właśnie były te animacje. Czyli w tym momencie dodałem sobie Principle, który robi te animacje ze mną. Ja bardzo łatwo mogę je tam sobie wyklikać i nie muszę się tak naprawdę za bardzo męczyć, żeby osiągnąć. Całkiem naprawdę fajny efekt, który na kliencie robi zdecydowanie większe wrażenie niż po prostu statycznie zmieniające się po kolei ekrany. No więc, ok, to teraz muszę tylko trochę tu poklikać. To powinno zadziałać? Albo i nie? Może jeszcze raz się podłączę. Ogólnie to tak w przerwie korzystacie z Zepplina, korzystacie z Principla. Ktoś z Was zna te programy? Wszyscy znacie? Nikt nie zna? Znamy. Szkoda. E, ale to nic, bo może robię coś, czego Wy nie robicie, albo nie wiem. Może coś nowego się też dowiecie z tego, ale to dalej mi nie działa. E. Dobra, teraz jest super. No dobra, więc nie będę omawiał jakichś tam poszczególnych podstaw, bo jakby też to, to co musicie wiedzieć, to ja początkowo tę prezentację przygotowywałem głównie dla programistów, żeby pokazać im, czego mogą wymagać od designerów, więc teraz postanowiłem przejść na drugą stronę, żeby powiedzieć wam, co najlepszego zrobiłem i jakby o czym ich poinformowałem i czego mogą oczekiwać. Więc pokrótce, jakby każdy, jaki jest sketch, każdy wie, to jakie ma możliwości również. To, o czym wspominał też Tomek w swojej prezentacji, bardzo doceniam sobie crafta i jakby jego możliwości, i też już spróbowałem tego tej funkcji prototypa. Nie wiem, czy mieliście okazję, działa to naprawdę spoko, mimo że jeszcze jest dość we wczesnej fazie, ale jakby. Bez opuszczania tak naprawdę sketcha jesteśmy sobie w stanie wyklikać tutaj te pierwsze takie jakby podstawowe, najbardziej podstawowe przejścia pomiędzy ekranami, które możemy zaprezentować na prototypie i jakby już bezpośrednio stąd możemy wyeksportować ten projekt do InVision, cały sobie po prostu zsynchronizować i od razu mamy to dostępne też na stronie internetowej, oczywiście do, do momentu, kiedy sketch się nie, nie, nie wywali w tym momencie. To już się zdarza dzisiaj drugi raz, więc to jest chyba jakiś większy błąd. Okay. No i teraz kolejny krok, czyli to, co mogę zrobić z Zeplinem. Czyli tak naprawdę mogę sobie właśnie zaznaczyć wszystkie te elementy. Najpierw jeszcze odpalę Zeplina i utworzę nowy projekt. To jest projekt akurat iOSowy. I teraz wszystkie te elementy, które mam, znaczy te artboardy, które mam przygotowane wcześniej w sketchu, mogę sobie eksportować do Zeplina. To, co się teraz dzieje, to Zeplin po prostu. Przekształca te wszystkie designy, które ja przygotowałem. w Formę taką, właśnie takiego style guide'u, który jest aż nadwymiar interaktywny, bo pozwala sprawdzać wszystko wtedy, kiedy my tak naprawdę tego chcemy. Trochę nie wiem, czemu to nie działa. Może to dlatego, że jest troszeczkę słabe WiFi. A. Może jeszcze to też by pomogło. Tak myślałem. Ehm. OK, to chwilę potrwa. W każdym razie to, jaki jest efekt, jest naprawdę super, i jakby rozmawiając z programistami, którym zawsze potem wysyłam takie już bezpośrednie linki do Zeplina, oni są zachwyceni. Jakby to, jak to działa, jest dla nich super, to jest właśnie to, czego oni potrzebują, jakby w 100% spełnia to ich oczekiwania. I wydaje mi się, że to jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż wysyłanie im pliku sketchowego, czy też no, no właśnie wysyłanie im pliku sketchowego, bo po prostu. Można się w tym trochę pogubić, a tutaj jest to wszystko bardzo proste. Zaznaczam sobie odpowiedni fragment, tak? Na przykład jakiś tam odpowiedni tekst, od razu wiem, jaka jest odległość z prawej z lewej strony, jaki to jest font, jaka jest jego wielkość, jaki jest jego kolor. No tak naprawdę wszystko tutaj mam już przygotowane i podane jak na dłoni. Więc nie muszę dokonywać się jakichś, nie nie muszę uczyć nie muszę go kupować, bo zeplin tak naprawdę ze zeplina muszę zapłacić tylko ja jako designer, to już potem wysyłam sobie do dewelopera i on może to bezpośrednio sobie przeglądać bezpłatnie w przeglądarce czy ściągając aplikację. Więc no, naprawdę, jeśli chodzi o takie flow jest to na naprawdę bardzo wysokim poziomie. I teraz kto z was próbował Principla? Super, że jest kilka reOnk w dole, więc teraz będzie coś bardzo fajnego, bo jeśli do tej pory robiliście animacje w After Effects, to to, co możecie zrobić w Principlu, jest znacznie łatwiejsze do osiągnięcia i znacznie szybsze, bo tak naprawdę wszystko to, co robicie, możecie wyklikać. Principle jest programem, który na bardzo dobrze współpracuje ze sketchem i tak naprawdę opiera się na sketchu i nie współpracuje z Photoshopem czy z jakimkolwiek innym programem graficznym. Umożliwia łatwe importowanie wszystkich naszych hardboardów ze sketcha bezpośrednio do Principla jednym kliknięciem. Czyli po prostu klikam import, importuję wszystkie moje hardboardy, które miałem wcześniej przygotowane i po chwili będę miał cały ten sam projekt, który miałem w sketchu odwzorowany jeden do jednego w Princip'u. Czasami ma jakieś problemy i niestety nie wszystko wygląda dokładnie tak samo, bo na przykład jeśli użyjemy jakiegoś background blera albo jakichś jakich fajnych cieni, czy coś takiego, to często ma z tym problem i po prostu robi z tego wtedy jedną grafikę, bo nie potrafi sobie tego przenieść w odpowiedni sposób, żeby to było również edytowalne tutaj. No ale to są jakieś tam takie małe rzeczy, które jesteśmy w stanie przeskoczyć, na przykład dodając po prostu potem ten element osobno z pliku PNG, czy po prostu kopiując to w jakiś inny sposób, ale no jesteśmy w stanie to przeskoczyć, więc to jest do zrobienia. I jakby to jest najważniejsze, a jakby sam ten najtrudniejszy etap, czyli jakby przetransportowanie tych wszystkich warstw pojedynczych i tak dalej jest zrobione tak naprawdę za nas. I teraz jak to wszystko działa, tak? Czyli na przykład sobie chciałbym, żeby z tego ekranu głównego, żeby mógł przejść do ekranu z mapą, powiedzmy jakimś tam fajnym przejściem. Czyli zaznaczam sobie po prostu grupę, która odpowiada za ikonę mapy Wybieram, że po tapnięciu powinienem przejść do ekranu z mapą. No i teraz jakby to nie jest jeszcze cała praca, bo to, że ja mam to zrobione w ten sposób, to jedyne, co mi pomoże tutaj, to może trochę powiększę. To zrobimy dokładnie takie samo proste przejście, jak możemy zrobić po prostu w kodzie, tak? Czyli zmieni nam się ekran. No nie o to chodziło. Chcielibyśmy, żeby na przykład jakoś fajnie to się przesunęło z jednego boku na drugi. I teraz jak to działa? Principle opiera swoje animacje na położeniu warstw na jednym i na drugim hardboardzie. Czyli jeśli na przykład na artboardzie A warstwę, powiedzmy, nie wiem, z tą kartą będę miał w tym miejscu i tą samą, tą samą warstwę, tak samo nazwaną, co jest kluczowe w przypadku principla, i niestety bardzo często też powoduje, że ma się ochotę zabić, kiedy się pracuje z tym programem. Po prostu muszę mieć tą samą warstwę na drugim artboardzie i wtedy, będę, jeśli będę miał ją w innym miejscu, to animacja wykona się sama. Dla przykładu, na przykład mam właśnie tutaj tą kartę, tą samą kartę wkleję sobie tutaj. Tak, jakoś tak, totalnie. Gdziekolwiek, żeby tylko pokazać efekt, i w momencie, kiedy jestem, na, no, kiedy jestem na ekranie głównym, przechodzę na mapę, karta nam przejeżdża, tak, jakby, żeby pokazać tylko ogólny sens. No ale, właśnie, żeby wykorzystać to jakoś fajniej i na przykład, właśnie zrobić takie przejście z boku na bok, to co muszę zrobić? Muszę mieć wszystkie te warstwy z drugiego ekranu, również na artboardzie pierwszym. Czyli, tak naprawdę, to co muszę zrobić, to skopiować cały ten artboard, wszystkie jego warstwy. Wklej na ten pierwszy i przesunąć po prostu na bok. Nie wszystko skopiowałem, ale zobaczycie o co chodzi. Czyli teraz mam to po prostu z boku w ramach tego samego pierwszego artboardu i teraz kiedy zrobię sobie tą animację, powinno mi się to fajnie przesunąć na bok. Efekt jest, chociaż chodziło jakby o to wszystko, ale myślę, że łapiecie koncept. Ale takie proste animacje to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są jakieś takie większe interakcje, czyli na przykład w ramach tego ekranu chciałbym, żeby ten pasek na dole z tymi wszystkimi obiektami był scrollowany w prawo, w lewo. I Principle też nam to umożliwia. Możemy sobie zaznaczyć te wszystkie karty, które mamy tutaj na dole w jedną grupę. Następnie oznaczyć, że w trybie horyzontalnym powinno być to scrollowane. I zmniejszyć wielkość tej grupy, oznaczyć jakby jej granicę do wielkości ekranu. I w tym momencie, kiedy ja jestem na tym ekranie, to już bardzo łatwo mogę sobie to użyć jako element skrolowany. To, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to to, że kiedy podłączycie telefon pod Maca, to ten design pokazuje Wam się na telefonie i działa dokładnie tak samo, jak to, co ja sobie tutaj klikam na ekranie. tak? Czyli mogę sobie to od razu wykorzystać na telefonie, pokazać klientowi. On już w ogóle wpada w zachwyt i myśli, kiedy aplikacja będzie gotowa, bo to już wygląda jak gotowy produkt. I wtedy przychodzą deweloperzy, mówią, że to jeszcze nie jest gotowe, że to jeszcze troszeczkę czasu i tak dalej, cudzymy jego entuzjazm, ale już sam fakt, że jakieś takie pierwsze. Kroki mamy wykonane i pokazujemy ogólny koncept, pozwala temu klientowi się trochę bardziej wczuć tą aplikację, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, i faktycznie chcieć tego, żeby to tak działało, a nie inaczej. To, co możemy robić dalej, jest tylko bardziej komplikowane. Po prostu możemy dodawać kolejne elementy, które będą reagowały na przykład razem z tym scrolem. Czyli załóżmy, że na przykład przechodząc tutaj pomiędzy tymi wszystkimi kartami, chciałbym, żeby te poszczególne punkty na mapie, na przykład powiększały się w momencie, kiedy ta karta jest w tym miejscu. Czyli. To, co muszę zrobić, to po prostu tutaj określić, że ten element, czyli ten pin, w momencie, kiedy będzie się scroll, będzie się odpowiednio powiększał. Czyli na początku mam pozycję 0, to może ustawmy tutaj na przykład jego wielkość. Tu teraz chodzi o scale, czyli mamy na przykład, teraz mamy, yy, załóżmy 2. I w momencie, kiedy przejdziemy już trochę dalej, to on się powinien nam zmniejszyć z powrotem do jednego. No, i teraz, czy to działa? No, działa. I jakby możemy potem zrobić tak z każdym poszczególnym elementem, który mamy na, na tej mapie, i możemy to wszystko sobie fajnie zanimować. E, no, i właśnie to, co powinniśmy sobie zadać, jakie pytanie później, to czy tak naprawdę, w momencie, kiedy mamy to wszystko już przygotowane, wyślemy taki projekt do klienta, to czy on będzie chciał zobaczyć, żeby jego aplikacja wyglądała tak? Czy będzie chciał, żeby jednak te animacje były i żeby dały trochę takiego większego życia i żeby coś tu się po prostu więcej działo i żeby ta aplikacja żyła razem z tym użytkownikiem? No, myślę, mi się wydaje, że ta druga opcja zdecydowanie lepiej wygląda i jest lepiej odbierana przez końcowego użytkownika, więc podejrzewam, że wybierze tą drugą. No i teraz jakby już cała rola programisty, żeby to fajnie odwzorować. Z takimi referencjami myślę, że będzie zdecydowanie łatwiej, niż kiedy po prostu podchodzimy i opowiadamy mniej więcej jak chcemy, żeby to zadziałało, bo to nigdy nie wyjdzie i skończy się tak, że będzie wszystko przedstawiane i nie będzie wyglądało tak jak chcemy. To w sumie tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę i czy macie jakieś pytania? Jest pytanie, świetnie. Może zobaczę, czy to działa? Chyba tak. Raz, raz. O Szyma, ja mam pytanie, czy w jakiś sposób opisujesz deweloperom te animacje z Principla? Żeby to nie był tylko, tylko film, tylko jakby parametry tej animacji? To znaczy tak, jeśli w większości oni się o to sami dopytują, ja nawet im mówię, że mogę im podać wszystkie te elementy, typu tam w, jakim, w jakiej pozycji ekranu co się zmienia. Dodatkowo poza tym, że eksportuję film w takim po prostu szybkim wymiarze, to też robię duże spowolnienie, żeby oni mogli zobaczyć też poszczególne elementy, kiedy coś się zmienia, żeby to jakby widzieli na bieżąco. No i te wszystkie właśnie parametry, które tam ustawiałem, to zawsze wszystko im wysyłam, żeby też mogli to wykorzystać potem u siebie w kodzie i to z reguły jest przydatne. Więc jak rozumiem to chyba tak fajnie działa. To przydałby się taki Zeppelin dla Principla, nie? Który też by łapał animacje i wszystkie no, parametry. No tak, to by było już w ogóle świetnie, jak byłby taki, e, taka jakaś wtyczka, która by przetłumaczyła tę animację bezpośrednio do kodu, to już w ogóle chyba nie byłoby, animacji bez, e, nie byłoby aplikacji bez animacji. Bo to naprawdę no, nie zajmuje dużo czasu, jesteśmy w stanie to wyklikać w ciągu jednego dnia jakieś nawet najbardziej skomplikowane interakcje, no a robi wrażenie, więc chyba o to właśnie chodzi. Dzięki. Dzięki. Czy ktoś jeszcze się odważy? Okej, okay. dzięki bardzo.